Po wakacyjnej przerwie 2 września odbyła się 21. sesja Rady Miejskiej w Policach. Wszystkie uchwały radni przyjęli jednogłośnie. Między innymi w sprawie zmian w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej gminy Police oraz w sprawie udzielenia pomocy socjalnej uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych. Radni podjęli także uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi polickiemu na wsparcie osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz na bieżące funkcjonowanie domu dziennego pobytu Senior Wigor, który od 1 czerwca działa przy ulicy Korczaka. Obecnie w placówce przebywa 16 podopiecznych po 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo i mających kłopoty z samodzielnym funkcjonowaniem. W kolejce na przyjęcie czeka kolejnych 10 osób, mieszkańców gminy Police. Mamy nadzieję, że będziemy rozwijać tą działalność, bo złożyliśmy również wnioski o fundusze unijne na rozbudowę tego miejsca, na stworzenie takiego nawet miejsca, w którym mogliby seniorzy przebywać pod nieobecność ich rodzin, na przykład w czasie urlopu całodobowo. Także mamy nadzieję, że uda nam się te środki zdobyć i tę działalność rozwijać i wspólnie będziemy wspierać seniorów i ich rodziny. Radni zabezpieczyli także środki finansowe na dofinansowanie budowy hospicjum stacjonarnego w Tanowie, a także zdecydowali o kontynuacji programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65 roku życia. Powtórka relacji z 21. sesji Rady Miejskiej 14 września w telewizji Police. We wtorek, 30 sierpnia, dokładnie w 36. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych na skwerze Jana Pawła II w Policach odsłonięto i poświęcono pomnik Ludziom Solidarności. Pomnik wdzięczności Ludziom Solidarności, który powstał z inicjatywy Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Zakładów Chemicznych Police i w całości został sfinansowany z dobrowolnych składek. Pomnik oddaje cześć wszystkim ludziom związanym z ruchem społecznym, który w latach 80. ubiegłego wieku przyczynił się do zmiany ustroju państwa polskiego. Ważnym ogniwem w Komitecie Strajkowym, Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym również były zakłady chemiczne Police. Chylę czoła przed tymi osobami świętej pamięci Jerzy Nadolny, świętej pamięci Roman Tomczyk, kolega Jana Mikołajczaka. Również chylę czoła przed Bogusławem Filarowiczem, wspaniałym człowiekiem, wielkiego serca i wielkiego człowieka, który pomagał ludziom. Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Zakładów Chemicznych Police Krzysztof Zieliński odczytał list prezydenta Polski Andrzeja Dudy, który objął uroczystość swoim patronatem, ale nie mógł osobiście w niej uczestniczyć. Masowy protest pracowników ponad 300 zakładów ziemi szczecińskiej miał ogromne znaczenie w zmaganiach z komunistyczną władzą. Żądanie wolnych, niezależnych związków zawodowych znalazło się na czele szczecińskich postulatów. Z dumą mogą Państwo uważać legendę i osiągnięcie Polskiego Sierpnia za ważną część swojej lokalnej tradycji i tożsamości. List do uczestników uroczystości napisał też Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Nie mógł przyjechać do Polic osobiście. Solidarność rodziła się w całej Polsce. Tworzyło ją tysiące, miliony ludzi, którzy często ryzykowali życie, ponosili konsekwencje, znosili szykany. To dzięki nim przetrwaliśmy czas stanu wojennego. To dzięki nim Solidarność nieprzerwanie istniała i istnieje do dziś. Uroczystego odsłonięcia dokonał Marek Subocz, pełniący obowiązki wojewody zachodniopomorskiego. Po części oficjalnej została odprawiona polowa, koncelebrowana msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Henryka Wejmana. Dziś, kiedy trzeba spojrzeć na przyszłość naszej ojczyzny tak, byśmy byli z niej dumni, trzeba wrócić do podstawowych założeń solidarności, poszanowania ludzkiej godności, szacunku dla prawdy w jej również historycznym wydaniu i uszanowania duchowego nastawienia narodu. W uroczystości licznie wzięli udział mieszkańcy Polic.
Nowy rok szkolny rozpoczął się 1 września, ale w gminie Police tradycyjnie symboliczna inauguracja odbyła się nieco wcześniej. W poniedziałek 29 sierpnia w Urzędzie Miejskim odbyło się doroczne spotkanie burmistrza Władysława Diakuna i przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach Witolda Króla z dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych gminy Police. W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy Urzędu Miejskiego i radni. Zaproszenie przyjęli ksiądz dziekan Waldemar Gasztkowski i prezes Polickiego Oddziału ZNP Urszula Szczek-Dobroś. Uczestnicy spotkania wysłuchali informacji na temat liczby uczniów i gminnych inwestycji oświatowych. W roku szkolnym 2016-2017 naukę w szkołach podstawowych i gimnazjalnych rozpoczęło 2736 uczniów. Do klas pierwszych zostało zapisanych 152 dzieci sześcioletnich. To jest 36% rodziców sześciolatków wybrało to miejsce edukacji. To jest dużo. W skali kraju jest 18%, a więc u nas średnio to jest 2 razy więcej. Do oddziałów przedszkolnych w szkołach zostało przyjętych 192 dzieci, do przedszkoli publicznych łącznie 1125 maluchów, z czego 333 to 3-latki. Dzieci sześcioletnich i starszych w przedszkolach jest obecnie 96. W tym roku gmina Police przeznaczyła 4,5 miliona złotych na remonty w placówkach oświatowych. Prace prowadzone były w 8 szkołach i 3 przedszkolach. Plany na najbliższe miesiące to rozbudowa przedszkoli numer 5 i 8. Chcemy dzięki temu zwiększyć liczbę miejsc w przedszkolach o 200, żeby w przyszłym roku nie było takich problemów z naborem do przedszkola, jak to było w tym roku. Obecnie trwają prace projektowe. Chcemy, żeby się skończyły w tym roku i żeby na początku przyszłego móc ogłosić przetarg. I do września, to jest bardzo mało czasu, do września chcemy to zrobić. Kontrowersje budzą planowane przez rząd zmiany w oświacie ogólnopolskiej, a w szczególności likwidacja szkół gimnazjalnych i powrót do 8-klasowego systemu nauczania. Postaramy się z tego trudnego, tej trudnej sytuacji wybrnąć jak najmniejszym kosztem dla państwa, dla dzieci, dla urzędu, dla finansów gminnych i będziemy wspólnie pracować. To jest rok. Rok to jest bardzo mało czasu. Będziemy mieli dużo pracy państwo i my, ale myślę, że tylko razem, wspólnie, w zgodzie i w zrozumieniu podołamy tym wszystkim wyzwaniom, które na nas czekają. Spotkanie inaugurujące nowy rok szkolny jak zawsze było okazją do wręczenia nominacji dyrektorskich. W tym roku otrzymały je panie Małgorzata Szyłejko, dyrektor przedszkola nr 5 i Barbara Tasak, dyrektor szkoły podstawowej nr 1. Bo będzie inwestycja duża u pani przedszkola, także realizacja tej inwestycji udana i samych sukcesów. Dziękuję bardzo, bardzo proszę i gratuluję. Następnie, także tradycyjnie, odbyło się uroczyste ślubowanie nowo mianowanych nauczycieli i wręczenie im aktów nadania stopnia awansu zawodowego. Wszystkim nauczycielom i dyrektorom burmistrz i inni uczestnicy spotkania złożyli życzenia sukcesów, cierpliwości i mobilizacji do nowatorskich działań w nauczaniu młodych obywateli gminy Police. A potem zabrzmiał symboliczny pierwszy dzwonek. Rok szkolny 2016-2017 uważam za rozpoczęty.